Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu The Lab Talks. Nasz ośrodek stara się promować przedsiębiorczość akademicką i jednym z partnerów strefy działania The Lab jest sieć Enterprise Europe Network, której przedstawiciela gościmy dzisiaj na wykładzie. Pan Dominik Jankowski przedstawi nam zasady, możliwości i korzyści współpracy między sektorem biznesu wewnątrz, ale też między biznesem a akademią. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za przedstawienie. Tak naprawdę to ja jestem przedstawicielem Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, Wydziału Nauk Ekonomicznych, The Labu, projektu Enterprise Europe Network i projektu Inkubator Innowacyjności. Więc postaram się to wszystko tak w jedną pigułkę to dzisiaj Państwu włożyć i będzie troszkę tematyki związanej z transferem technologii i własnością intelektualną w kontekście Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie także dalsza część, czyli co z tym zrobić dalej, po tym kiedy już dojdziemy do jakichś rezultatów badawczych i chcemy to komercjalizować. A potem, jeśli to już będziemy komercjalizować, to w jaki sposób możemy otrzymać pomoc z Uniwersytetu, ale także z Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i ewentualnie innych jeszcze źródeł. Zacznę od tego, o czym będę mówił, tak? Czyli wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki, jak zarobić na nauce. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, jak usłyszałem temat, który mam prezentować, to zobaczmy, co na to Google. Okazało się, że Google na pytanie, jak zarobić na nauce, odpowiada, że najlepiej sprzedać swoje ciało na eksperymenty medyczne. Nie radzę. Znaczy, oczywiście, jeśli ktoś jest w wielkiej potrzebie, to przypuszczam, że można z takiego źródła dochodu także skorzystać, natomiast nie radzę i postaram się teraz od Państwa, jeśli ktoś idzie w tę stronę, odwieźć i skierować troszkę kroki w inną stronę. Zupełnie. Przede wszystkim sam temat komercjalizacja, bo zarabianie to komercjalizacja, czyli tak naprawdę zastosowanie w praktyce tego, co wypracowaliśmy podczas pracy badawczej na uczelni, czy w jednostce badawczo-rozwojowej, czy także w ramach na przykład małego i średniego przedsiębiorstwa, w którym także możemy prowadzić prace badawcze, choć w naszym kraju nie jest to zbyt popularne i odsetek firm, które mają działy badawczo-rozwojowe i są innowacyjne, jest naprawdę bardzo niski, co także jest udokumentowane naszym słabym miejscem jako kraju we wszystkich możliwych rankingach innowacyjności, szczególnie w ramach krajów Unii Europejskiej. Poniżej zrobiłem taki krótki wykresik, tak naprawdę drogę do komercjalizacji i wyróżniłem jeden z punktów, czyli IPR, własność intelektualna. Sama długość tych strzałek nie jest związana z długością procesu, tylko bardziej chodziło mi tutaj o długość słowa, które musiało się zmieścić w ramach danej strzałki. Natomiast wyróżniłem zdecydowanie IPR, ponieważ ciągle wśród naukowców nie jest zbyt popularny mechanizm, żeby zadbać najpierw o swoje interesy, zanim zaczniemy swoje wyniki prac badawczo-rozwojowych czy naukowych publikować, ogłaszać na konferencjach i się nimi chwalić. W związku z czym właśnie tutaj akcentuję bardzo mocno własność intelektualną, czyli to, że zanim pojedziemy na konferencję, zanim zgłosimy swój artykuł do pracy specjalistycznej, najpierw musimy zabezpieczyć swoje interesy, bo kolejnym krokiem może być komercjalizacja, a w momencie, kiedy my nie mamy zabezpieczonych swoich praw, swojego udziału w tej komercjalizacji, możemy tylko na tym stracić. W związku z czym, zanim jedziemy, tak, zanim chwalimy się tym, co zrobiliśmy, najpierw należy przede wszystkim określić, jaki obszar ochrony nas interesuje, geograficzny, bo to będzie związane z tym, o jakiego rodzaju patent będziemy aplikować. Następnie pierwsze kroki w ramach uniwersytetu należy skierować do Biura Informacji Patentowej działającego w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Tam są osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę zarówno merytoryczną, jak i administracyjno-proceduralną w uniwersytecie, w jaki sposób to powinno się odbyć i jakiego rodzaju działania muszą Państwo podjąć, żeby dojść do zgłoszenia patentowego. Oczywiście zapewniają także wsparcie rzecznika patentowego, który przede wszystkim bada czystość patentową takiego zgłoszenia, a następnie pomaga przygotować zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. No i w momencie, kiedy już to zgłoszenie złożymy, mamy dowód, że zostało to zarejestrowane w Urzędzie Patentowym, możemy spokojnie jechać na konferencję, się tym chwalić. Może być to konferencja polska, zagraniczna, gdziekolwiek. Mogą Państwo wtedy już publikować. Najważniejsze jest to, żeby mieć ten papierek, że
Już mamy zabezpieczone swoje prawa. No i kolejny krok, czyli ośrodek transferu technologii, ewentualnie spółka celowa Uniwersytetu UWRC, gdzie zaczyna się już droga do komercjalizacji. To sama droga do komercjalizacji to też nie wygląda tak, że przygotowujemy swoją ofertę i wrzucamy ją na Allegro albo na eBay i nagle się zgłasza 50 firm, które licytują i chcą od nas to kupić. Przede wszystkim na pewno musimy wycenić to, co mamy i dowiedzieć się, ile to może być warte. Są różnego rodzaju wyceny, także w WTT mogą Państwo dostać pomoc w tym zakresie. Określamy tą wartość naszego wynalazku i trzeba także pomyśleć, w jaki sposób chcemy to komercjalizować, jeśli myślimy poważnie o komercjalizacji. Trzy podstawowe metody na Uniwersytecie Warszawskim, a chyba nawet na świecie, to sprzedaż rezultatów prac badawczo-rozwojowych, czyli po prostu sprzedaż praw do patentu. Możemy także udzielić licencji. Możemy to, co jest tak naprawdę nowością w naszym kraju, już od paru lat, ale ciągle nowością i ciągle jeszcze nie wszyscy wiedzą i nie do końca mamy regulacje z tym związane, możemy komercjalizować przez założenie spółki spin-off. Na naszym uniwersytecie już powstała chyba jedna czy dwie takie spółki. Czekamy na kolejne. Myślę, że w najbliższym czasie się ich namnoży, bo w WTT trwają też silne prace nad tym. Co to jest spółka spin-off? Zakładam, że Państwo w większości doskonale wiedzą, więc tylko dla przypomnienia, że jest to firma, która powstaje poprzez przeniesienie praw do jakiegoś wynalazku, do jakiegoś pomysłu, a także jest zakładana przez zwykle osobę związaną z jakimś ośrodkiem naukowym, przez naukowca. Do tego jeszcze bardzo często jest silny związek. Jeśli nie na przykład poprzez własność tego wynalazku uczelnia jest związana z tą spółką, to często spółka na przykład współpracuje dalej z uczelnią poprzez zamawianie czy badań laboratoryjnych, czy wypożyczenie sprzętu laboratoryjnego, czy powierzchni. No i oczywiście know-how. Wiedza, która jest bardzo często na uniwersytecie wykorzystywana przez takie spółki, jako że bazą tej spółki jest wynalazek zazwyczaj lub jakaś metoda czy innego rodzaju innowacje. Tu mam krótkie porównanie pod względem zalet i wad tych trzech dróg komercjalizacji. Pierwsza droga, czyli sprzedaż. Tak? Do zalet tego na pewno można przyporządkować to, że mamy bardzo szybki zwrot kapitału zainwestowanego w badania. Oczywiście w ramach uczelni ten kapitał to zwykle są jakieś granty zewnętrzne, więc nie jest to tak, że musimy szybko zniwelować minus na koncie. Natomiast tak czy inaczej, sprzedając prawa do patentu, mamy jednorazowy wysoki zysk, natomiast jest to zysk jednorazowy, w związku z czym w porównaniu do sprzedaży licencji, którą można przede wszystkim w długim czasie komercjalizować i uzyskiwać zysk wieloletni, no i można też wielokrotnie ją odsprzedać, w związku z czym tutaj korzyści w przypadku licencji są dużo większe, natomiast też trzeba wziąć pod uwagę tego, jak wygląda rynek, jak on się może zmieniać, jakie będzie zapotrzebowanie na przykład, jak będzie wyglądała współpraca z takim licencjonobiorcą i jak będzie skonstruowana umowa między uniwersytetem albo naukowcem, a właśnie takim licencjonobiorcą, bo może się okazać, że na przykład jeśli mamy otrzymywać procent od zysków, to z czasem, gdy produkt skończy swój cykl życia, nagle zostajemy z niczym, a mieliśmy możliwość wcześniej za duże większe pieniądze odsprzedać same prawa do patentu. W wypadku sprzedaży jakie są jeszcze wady? No utrata kontroli nad patentem. Jest możliwość taka, że sprzedając prawa do patentu nie będziemy mogli dalej go rozwijać albo ponownie rozwinięty produkt już ponownie skomercjalizować. Wadą też może być jednorazowy zysk, chociaż to też jest względne w zależności od tego, jaki mamy model komercjalizacji i brak możliwości generowania wielokrotnego zysku, tak? Czyli to, co jest przy licencji. Licencja tutaj już pod względem zalet wygląda troszkę lepiej, tak? Bo zwiększa nam się okres, w którym uzyskujemy zysk z danego wynalazku, czy metody, czy innowacji naszej. Można ją wielokrotnie sprzedać, w zależności od na przykład kraju wykorzystywania, tak? Bo być może licencjonobiorca będzie chciał ograniczyć się tylko do wykorzystania w jednym kraju, więc będziemy mieli otwarte pole do licencji w innych krajach. Ewentualnie może nie chcieć na wyłączność na przykład, co będzie też oczywiście tańsze dla niego, w związku z czym będziemy mogli odsprzedać tą całą licencję paru licencjonobiorcom w danym kraju nawet. No i mamy dalej kontrolę nad wynalazkiem, możemy go dalej rozwijać, tak mamy na to pełen wpływ. Po stronie VAT jest na pewno to, że no nie mamy tego jednorazowego zastrzyku kapitału, musimy na to czekać. Różnie może to wyglądać z czasem, bo cykl życia produktu różnie bywa długi. Niektóre produkty
można rozwijać i długo z nich czerpać korzyści. Niektóre szybko umierają, są zastępowane przez inne, tak jak na przykład kasety magnetofonowe jeszcze niedawno, albo dyskietki, które pewnie niektórzy jeszcze pamiętają, chociaż pewnie nie większość już nie. No oczywiście wpływ inflacji ma także tutaj przy licencji, przy długoterminowej sprzedaży, no i zmienność przychodów w długim okresie w zależności od tego, jak jest skonstruowana umowa. Jeśli ta umowa mówi o procencie odzysków przynoszonych przez daną licencję, może to się zmieniać w czasie, zwykle będzie spadało, chociaż pewnie są też sytuacje, kiedy to wzrasta z czasem. No i ostatnia właśnie ta metoda, najnowsza, z której są największe zyski możliwe, czyli spółka spin-off. Daje to możliwość największych przychodów, ale specjalnie tutaj jest dodane to słowo możliwość, bo spółka spin-off jest bardzo ryzykowną spółką. Przede wszystkim dlatego, że już nie jest to uczelnia, nie wypychamy tego na zewnątrz do jakiejś innego podmiotu gospodarczego, który dalej musi dbać o to, żeby te zyski uzyskać i się z tego utrzymywać. Tylko my jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób ta spółka działa i jak zarabia tak naprawdę na swoje utrzymanie i rozwój. W związku z czym wchodzimy tutaj właśnie w kleszcze konkurencji, ale mamy wpływ na rozwój dalszy wynalazku. Możemy wprowadzać kolejne generacje naszego pomysłu, doskonalać go, zmieniać obudowę na przykład w przypadku komórek i sprzedawać to dużo drożej, jak znana jedna firma. No, za spin-offem także stoi duża mobilność, tak? Znając, wszyscy chyba Państwo pracują na uczelni naszej, więc wiecie, jak wygląda sytuacja, kiedy mamy jakąś umowę z zewnętrznym podmiotem, jak wyglądają procedury na uniwersytecie, jakie są często opóźnienia, jakich formalności musimy dopełnić. Często są jakieś obwarowania, które powodują, że takiej umowy nie można podpisać na przykład. W związku z czym tutaj takie właśnie elementy zagrożenia dla potencjalnej komercjalizacji w postaci spółki spin-off eliminujemy. Ostatni jeszcze punkt tutaj jest, że spółka spin-off ma możliwość pozyskiwania jeszcze inwestorów do rozwoju swoich produktów i do funkcjonowania. Więc także tutaj jest duży plus po tej stronie właśnie komercjalizacji metodą spółki spin-off. No ale ciągle duże ryzyko. Nie pamiętam, przyznam się dokładnie, jaki procent spółek spin-off na świecie albo nawet chociażby w Europie jest spółkami, które odnoszą sukces albo w ogóle się utrzymają na rynku, ale z tego co każe to jest około 5 do 7% spółek, więc nie jest to łatwy biznes na pewno, tym bardziej, że jest bardzo skomplikowany pod względem technologicznym zazwyczaj. Bazując na nowych technologiach, ponosimy duże ryzyko tego, czy potrafimy wywalczyć sobie miejsce na rynku i czy potrafimy się w długim terminie utrzymać. No i spółka spin-off po stronie VAT na pewno bardzo długi okres zwrotu naszych zainwestowanych pieniędzy, w tym przypadku już często własnych, bo spółki spin-off także charakteryzują się tym, że oprócz uczelni, która może wejść do takiej spółki, oprócz zewnętrznych inwestorów, których być może nam się uda pozyskać, o co też nie jest łatwo, ale są różnego rodzaju fundusze, które w takie spółki inwestują, to często takim schematem spółki spin-off jest to, że naukowcy, którzy tworzą spółkę, także inwestują swoje własne środki w taką spółkę. Środki swoje, rodziny, w związku z czym tutaj już jest pewien nacisk na zysk, a niestety spółka spin-off często parę lat potrzebuje na to, żeby odbić się powyżej krzywej i zacząć na siebie zarabiać. Tym bardziej, że pierwszy etap zwykle jest też mocno związany z inwestycjami w rozwój produktów i przede wszystkim w wejściu na rynek. No i ostatni punkt jeszcze dopisałem, zagrożenie utraty kontroli nad firmą. To jest na bazie też doświadczeń dyrektora obecnego UOTT, który właśnie taką spółkę utworzył parę lat temu i także w wyniku pewnych kontaktów biznesowych i rozwoju tej spółki stracił niestety kontrolę. Spółka przeszła pod inny nadzór właścicielski. Jakie korzyści z komercjalizacji ma naukowiec na Uniwersytecie Warszawskim? Jak Państwo, mam nadzieję, wiedzą, na Uniwersytecie obowiązuje regulamin zarządzania własnością intelektualną, który reguluje, w jaki sposób dzielony jest zysk z komercjalizacji pomiędzy uniwersytet a naukowca. Po prawej stronie mamy takie ładne strzałeczki, które pokazują właśnie, jak to wygląda, ponieważ zgodnie z polskim prawem własność wynalazków powstających na uczelni przynależy do uczelni. W związku z tym w momencie komercjalizacji, stroną komercjalizacji jest Uniwersytet Warszawski, który na mocy regulaminu wewnętrznego właśnie o zarządzaniu własnością intelektualną
Częściowy zysk przeznacza oczywiście na wynagrodzenie twórcy, to jest w przypadku naszego uniwersytetu 50%. Dodatkowe 10% twórca uzyskuje na dalsze badania, czyli to już nie jest dla niego bezpośrednio, natomiast także może z tych pieniędzy korzystać i są to pieniądze przekazane na jego dalszy rozwój i badania. Uczelnia zabiera swój kawałek tortu oczywiście, czyli 20%. Kolejne 10 wędruje na wydział, z którego pochodzi naukowiec. Myślę, że tutaj może być problem w momencie, kiedy ktoś pochodzi z paru wydziałów, na przykład ma jakieś cząstkowe zatrudnienie, ale przypuszczam, że nie jest to jakiś powszechny, oprócz mnie być może, powszechny praktyka na uniwersytecie. I 10% idzie na Fundusz Transferu Technologii, aby wspierać ochronę kolejnych powstających wynalazków na uniwersytecie i także wspierać działania związane z transferem technologii. Jakie korzyści w związku z tym, że połowa tego zysku idzie na uniwersytet praktycznie, 40%, jakie korzyści ma z tego naukowiec? No przede wszystkim chyba najważniejsza i najbardziej podstawowa korzyść jest taka, że stroną w negocjacjach z firmą, która chce skomercjalizować ten wynalazek, kupić go tak naprawdę, jest Uniwersytet Warszawski, a nie pojedyncza osoba, nie pojedynczy naukowiec. I dzięki temu w przypadku zderzenia czy tam negocjacji twardych z dużymi korporacjami z zachodu Europy lub z Ameryki na przykład, naukowiec ma ze sobą wsparcie uniwersytetu prawne, formalne, jakieś ewentualnie ekonomiczne, tak żeby te korporacje nie wysuszyły do suchej nitki i żeby naukowiec na tym nie stracił tak bardzo, przypuszczamy, jakby stracił to w momencie, kiedy byłby jednostką w starciu z ogromną machiną korporacyjną. No i oczywiście jeszcze do tego ma zaplecze laboratoryjne, tak? Bo wiadomo, że każdy z naukowców pracując na uniwersytecie, oczywiście może nie wszystkie wydziały, ale te bardziej ścisłe, korzystają z aparatury, której właścicielem jest uniwersytet. W związku z czym to też jest częściowo uprawnione, że właśnie te wyniki badań należą do uniwersytetu, no bo ponieważ są po pierwsze uzyskane przez pracowników uczelni, czyli przez swoich pracowników uniwersytet do tego dochodzi, a poza tym na jego sprzęcie, tak? Na sprzęcie, który przynależy do uniwersytetu. Jak to wygląda w porównaniu z innymi polskimi uczelniami? Dość podział jest dość podobny, w większości jest to około 50% dla twórcy, natomiast u nas jest ten dodatkowe 10% jeszcze na badania twórcy, więc sumarycznie jest to 60%, które idzie na samego naukowca. Slajd, który przygotował profesor Klincewicz, jeszcze do niedawna bodajże pełnomocnik rektora do spraw zarządzania własnością intelektualną. Więc tak wygląda nasz uniwersytet. Myślę, że nie jest to bardzo niekorzystna sytuacja, a chyba nawet w Polsce jedna z najbardziej korzystnych. Ale dochodzimy do kolejnego punktu, bo oczywiście mówiąc o wynalazkach, często większości osób kojarzy się to z naukami ścisłymi, ale oprócz tego, że są wynalazki i są patenty, są także usługi, które Uniwersytet świadczy na zewnątrz, w coraz większej liczbie. Jak wygląda to świadczenie usług, pewnie Państwo wiedzą, natomiast ja tylko w głowie przypomnienia. Mamy coś takiego jak narzut uniwersytetu, który w momencie, kiedy dostaje kwotę netto zarobioną przez danego naukowca, zabiera 30% tej kwoty. Co powoduje z jednej strony, że jeśli podwyższamy znaczy ceny naszych usług, stajemy się mniej konkurencyjni na rynku. No po drugie, sama machina uniwersytecka nie jest zbyt mobilną machiną i wiadomo, że same procedury często, żeby dojść do podpisania umowy, zajmują tyle czasu, że często druga strona biznesowa, której często zależy na tym, żeby zlecenie było wykonane w szybkim czasie i wysokiej jakości, to rezygnuje po prostu, bo nie ma czasu czekać na to, abyśmy my zdobyli 5 parawek na 5 różnych dokumentach i niestety część takich usług jest realizowanych albo mniej oficjalnie, że tak powiem, albo nie jest realizowanych po prostu. Natomiast z tego, co wiem, na uniwersytecie trwają prace już nad tym, żeby coś z tym zrobić i żeby te usługi było dużo łatwiej można było świadczyć, żeby naukowcy mogli zacząć żyć w przyjaznym, bardziej środowisku właśnie dla tego typu komercjalizacji poprzez świadczenie usług eksperckich czy laboratoryjnych na uniwersytecie. No na pewno to, że uniwersytet jest mało elastyczny i właśnie trwają długo te procesy, niestety nas troszkę cofa tutaj na rynku.
Teraz przejdę może do tego, co dalej po tym, jak już mamy jakiś rezultat naszych prac badawczo-rozwojowych. Na Uniwersytecie od września zeszłego roku pojawił się projekt, który jest realizowany w ramach Uniwersyteckiego Ośrodku Transferu Technologii, ale także w środowisku DELAB tutaj w Buwie, gdzie mamy także swój punkt konsultacyjny. Projekt Inkubator Innowacyjności jest finansowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I projekt ma na celu wsparcie działań zmierzających do komercjalizacji na uczelni. Jednym z takich działań był konkurs na grant, który odbył się w zeszłym roku. Były to granty do wysokości 30 tysięcy złotych na zespół badawczy lub na pojedynczego naukowca. I granty były przeznaczone na wdrożenie wyników własnych praw badawczo-rozwojowych. Złożono 29 aplikacji w ramach uniwersytetu, z czego 9 zostało, przyznanych zostało 9 grantów, a oprócz tego jeszcze niektórzy dostali, uczestnicy dostali ofertę współpracy z Parkiem Przemysłowo-Technologicznym w Płocku. W ramach tego projektu także staramy się inicjować współpracę naukowców Uniwersytetu z biznesem i tutaj do tych celów jest specjalnie zatrudniona na Uniwersytecie osoba, pan Tomasz Typułkowski, który właśnie odpowiada za to, żeby państwa oferta docierała do biznesu i stara się powiązać państwa wyniki, państwa działania z biznesem, tak żeby można było albo nawiązać współpracę jakąś badawczą, technologiczną lub ewentualnie nawet już biznesową, czyli rozpocząć procedurę wdrażania tych otrzymanych na uniwersytecie wyników. W ramach jednych z naszych inicjatyw także organizujemy tak zwane podwieczorki naukowo-biznesowe. Polega to na tym, że staramy się zapraszać przedstawicieli przemysłu z danej branży, jednocześnie także naukowców z tej branży i często jest tak, że przemysł się prezentuje, co oni robią, czym są zainteresowani, natomiast z drugiej strony nasi naukowcy prezentują swoje wyniki badań, to czym chcą się pochwalić i co może mieć podstawę do komercjalizacji. I mamy nadzieję, że coś z takich podwieczorków się urodzi i parę rzeczy się uda skomercjalizować w ten właśnie sposób nawiązywania kontaktów. Do tej pory mieliśmy podwieczorek z GlaxoSmithKline, firmą farmaceutyczną i Wydziałem Chemii, a także był Biotech Consulting, jeszcze kolejna firma, która tak, to wtedy Wydział Biologii, rozumiem, był w to zaangażowany. Kolejne mamy już Wydział Informatyki, chcemy w ten sposób zaktywizować, myślimy o geologii też od jakiegoś czasu i wspólnym takim podwieżorku z Orlenem. Prawdopodobnie także niedługo zabierzemy się za nauki humanistyczne przy dużej i silnej współpracy środowiska DELAB-u i Wydziału Nauk Ekonomicznych. Mamy nadzieję, nagrało się. Kolejna nasza aktywność to udział w targach. Staramy się zabierać ofertę uniwersytecką, to co właśnie jest podstawą do komercjalizacji i promować czy na targach, czy w bezpośrednich spotkaniach z biznesem podczas takich targów, czy polskich, czy zagranicznych, bo zawsze warto wieść rozsiewać. Kolejne działania w ramach tego projektu to staramy się zidentyfikować projekty, które mogą być podstawą komercjalizacji, a następnie zapewnić im pełną drogę przygotowania do takiej komercjalizacji, czyli napisać dla nich strategię komercjalizacji, wycenić je, no i także zrobić analizę potencjału rynkowego i gotowości wdrożeniowej. Dla niektórych także będzie to biznesplan, jeśli to będą projekty już bardziej zaawansowane, które będą mogły sobie na to pozwolić. No i w ramach tych właśnie działań mamy także możliwość skorzystania z usług fachowych prawników, którzy siedzą w UOTT, czyli tam nasz wielki Wigory 93 w biurze UOTT w co środę chyba, pełnią dyżury, konsultują umowy pomiędzy naukowcami a biznesem i także nas troszkę wspierają, a także rzecznik patentowy, tak i ochrona patentowa w ramach tych usług może być wyświadczona Państwu, jeśli jesteście na etapie, który już można myśleć o ochronie. Kolejna rzecz, którą ja też się w sumie dość mocno zajmuję, to portfel technologii i usług UW. To ma być całkiem spora rzecz, która pozwoli nam na zinwentaryzowanie tego, co na uniwersytecie jest do skomercjalizowania, albo także stanu posiadania uniwersytetu w trzech głównych filarach, czyli będą to usługi eksperckie, usługi laboratoryjne i technologie, które posiadamy. Budujemy taką właśnie bazę danych,
bazy danych, którą nazwaliśmy wstępnie Portfel Technologii i Usług UW. Każdy z Państwa zainteresowany będzie mógł sobie tutaj założyć swoje konto, swój profil na bazie maila uniwersyteckiego i tam na swoim profilu można dodawać swój zakres kompetencji, czyli jeśli ktoś z Państwa na przykład prowadzi laboratorium chemiczne, może do zakładki laboratoria dodać ofertę tego laboratorium, opisać jakie sprzęty, jakie badania jest wykonywane w tym laboratorium. Tak? Jeśli ktoś z Państwa świadczy usługi eksperckie, na przykład analizy rynku pracy, tak? To taką usługę ekspercką, opis na przykład tego rodzaju analiz, także można dodać do tej bazy. I tak samo dokładnie jest z technologiami. Te oferty Państwa będą widoczne w bazie dla firm, które będą przeglądały taką bazę też po rejestracji się, ponieważ my w ramach naszych spotkań i naszej pracy będziemy tą bazę zasobów Uniwersytetu starali się promować. W związku z czym będzie miała możliwość firma wejścia na taki profil i sobie poszukania tego, czym jest zainteresowana w ramach całego Uniwersytetu. Dodatkowo my będziemy pokazywali, tak, na bieżąco na spotkaniach będziemy mogli do takiej bazy wejść, na przykład podczas rozmowy z firmą od razu dać im odpowiedzi, że na przykład takie i takie analizy są robione na wydziale na przykład nauk politycznych i dziennikarstwa. A jeszcze kolejny element, który może być bardzo ciekawy, to że Państwo sami także mogą przeglądać te bazy. W związku z czym ktoś, kto pisze projekt i na przykład potrzebuje kupić serwer jakiś potężny, może sobie wejść do takiej bazy, przeszukać ją i zobaczyć, że taki serwer być może jest piętro niżej w tym samym budynku, w jakimś innym laboratorium, tylko po prostu o tym do tej pory nikt nie wiedział. Czyli taka inwentaryzacja pozwoli nam na to, żeby nie robić bezsensownych kolejnych zakupów w ramach Uniwersytetu często, nawiązywać kontakty Państwa naukowców z innymi naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego, bo być może coś potrzebujecie do jakiegoś projektu, co wykracza poza Wasze kompetencje, a na Uniwersytecie jest jakiś zespół, który takimi rzeczami się zajmuje. No i dodatkowo oczywiście to wszystko będzie promowane w ramach biznesu, którym mamy nadzieję będzie zaraz tłumnie na tą bazę wchodził i przeszukiwał wszystkich możliwych swoich potrzeb i liczymy co więcej, że odpowiedzi na swoje potrzeby znajdzie. Co jest istotne, te wszystkie oferty, każdy z Państwa będzie mógł dodać parę swoich ofert, czyli parę na przykład takich rodzajów ekspertyz w zależności od tematu, czy parę na przykład urządzeń laboratoryjnych i Państwo sami tym ze swojego poziomu zarządzają. My dajemy tylko ostateczną akceptację, że standard takiej oferty jest powiedzmy zbliżony do wszystkich pozostałych standardów, które określiliśmy w tej bazie. Natomiast będzie ona tak zrobiona, że powinno nie sprawiać Państwu problemów z uzupełnieniem takiej oferty swojej. No i podsumowanie tej pierwszej części związanej właśnie z komercjalizacją wyników badań na Uniwersytecie Warszawskim to podstawowe punkty, czyli otrzymuję rezultat prac badawczych, nie biegnę na konferencję, nie publikuję, tylko przede wszystkim zabezpieczam swoje prawo do tego, a następnie przygotowuję się do komercjalizacji, czyli kieruję swoje kroki do Biura Informacji Patentowej na Uniwersytecie. Jeśli nie, moje wyniki nie są podstawą do patentu, bo mogą być na przykład chronione prawami autorskimi, albo mam po prostu know-how, którym nie chcę się dzielić, także zapraszam do Biura Informacji Patentowej, można tam uzyskać informacje, w jaki sposób się zabezpieczyć. Na przykład jedną z podstawowych rzeczy, pewnie znaną także już Państwu, jest podpisanie z ewentualnymi partnerami umowy o zachowaniu poufności. Też takie wzory umów możemy Państwu dostarczyć i pomóc ewentualnie się zabezpieczyć, żeby nic, czego nie chcemy, nie wypłynęło poza grono, z którym chcemy się tym podzielić i z którym możemy się tym podzielić. No i oczywiście na końcu komercjalizacja. A teraz przejdę do punktu drugiego, czyli głównego projektu mojego, w którym pracuję, którego celem jest nawiązywanie relacji międzynarodowych pomiędzy nauką a biznesem, a jednocześnie biznesem i biznesem. Sieć Enterprise Europe Network, to może zacznę od krótkiego rysu historycznego, jak to wszystko się zaczęło i na czym to polega. W latach 80. w Europie pojawiła się sieć Euro Info Center.
Była to sieć instytucji otoczenia biznesu, której celem było budowanie relacji między firmami, aby łatwiej potrafiły się przemieszczać w przestrzeni rynku, wspólnego rynku europejskiego, ponieważ okazało się, że są pewne bariery, nie tylko językowe, ale także nieznajomość prawa na przykład w kolejnych krajach, tak? Czy jakie wymogi trzeba spełnić, żeby sprzedawać, nie wiem, mleko, załóżmy w Niemczech, tak? Bo oni mają inne regulacje tego dotyczące, a Włosi na przykład mają inne. W związku z czym powstała taka sieć Euro Info Center, które tego rodzaju usługi informacyjno-doradcze plus takie usługi wiążące, budujące współpracę międzynarodową zaczęła świadczyć w latach 80. jeszcze. Potem w 95 roku Komisja Europejska powołała do życia drugą sieć, bliźniaczą tak naprawdę, która świadczyła praktycznie identyczne usługi, ale usługi związane z technologiami. Innovation Relay Center nazywała się ta sieć i właśnie starała się wiązać już bardziej naukę z biznesem i taki biznes technologiczny z biznesem technologicznym, czyli oni już nie pomagali firmom znaleźć na przykład dystrybutora butów w innym kraju, tylko starali się na przykład znaleźć zespół, który potrafi opracować linię produkcyjną, którą można by zaimportować do naszego kraju na przykład i skorzystać z niej na przykład w naszych podstawowych działaniach w firmie. Do sieci, do obu tych sieci, a tak naprawdę do Euro Info Center w 1999 roku dołączyła Polska jako kraj stowarzyszony z Unią Europejską, a w 2003 roku do sieci IRC dołączył Uniwersytet Warszawski ze swoim zbrojnym wtedy ramieniem Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii. Początkowo byliśmy koordynatorem jednego z konsorcjów sieci IRC, aż do 2008 roku, kiedyż to komisja po iluś tam latach wpadła na pomysł jednak taki, że bezsensowne jest utrzymywanie dwóch dość podobnych sieci, które robią dość podobne, świadczą dość podobne usługi. Co więcej, w momencie, kiedy klient taki technologiczny trafiał do sieci Euro Info Center, gdzie oni nie byli kompetentni w tym zakresie, to był odsyłany do sieci IRC. W związku z czym tworzył się niepotrzebny ruch. Więc komisja wymyśliła, że może te dwie sieci należy połączyć i właśnie od 2008 roku z tych dwóch sieci powstała sieć, która obecnie funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej, czyli Enterprise Europe Network, finansowana początkowo z programu Konkurencyjność i Innowacje, gdzie także UOTT było partnerem, a od tego roku przeszliśmy na finansowanie z programu COSME i już ten program jest realizowany w środowisku DELAB, tutaj w Buwie, w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Wiedzy. I jako sieć Enterprise Europe Network świadczymy bezpłatne usługi dla trzech rodzajów beneficjentów, czyli dla startupów, dla małych i średnich przedsiębiorców i dla jednostek naukowych i naukowców, w tym naukowców. Są to usługi bezpłatne, ponieważ są finansowane w dużym stopniu, czyli aż 60% przez Komisję Europejską. Natomiast drugie 40% dokłada nasze Ministerstwo Gospodarki za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. I na całym świecie jest 600 takich biur, które wspierają właśnie te trzy rodzaje beneficjentów. Jest to 50 krajów, czyli nie tylko Unia Europejska, ale także kraje stowarzyszone, ale jak widać tutaj na kawałku mapki też są Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylia, Chile, Japonia, Indie, Chiny i Rosja nawet. W Polsce jest 30 takich biur, pogrupowane w 4 konsorcja. W jednym z tych konsorcjów, czyli w centralnej Polsce, znajduje się Uniwersytet Warszawski z 5 innymi partnerami. Naszym koordynatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości właśnie. Partnerem w Warszawie drugim oprócz Uniwersytetu jest także Instytut Mechanizacji i Budownictwa Skalnego. O. Na ulicy Postępu. Bardzo długa i trudna nazwa. Tak. I jakiego rodzaju usługi ta sieć świadczy, bo już opowiedziałem komu, opowiedziałem gdzie i przez kogo, a teraz tak naprawdę co można uzyskać od tej sieci. Czyli każdy z tego rodzaju beneficjentów może przyjść i dostać od nas, otrzymać od nas, czy pracować z nami
w ramach usługi informacyjnej lub doradczej. Zwykle to są tematy związane albo z Unią Europejską, z politykami, z jakimiś konkretnymi zasadami współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej, ale także programy Komisji Europejskiej wsparcia dla przedsiębiorstw, ale także badawcze, czyli Horyzont 2020. Także własność intelektualna przy współpracy z UOTT i Biurem Informacji Patentowej. No i oczywiście transfer technologii, ale także współpraca biznesowa, czyli ta podstawowa, prostsza niby, która nie wymaga współpracy, zaangażowania technologii jeszcze ani badań. Jak te usługi też realizujemy? Poprzez organizację szkoleń, warsztatów. Tak, oczywiście tematy są podobne jak w usługach doradczych, ale także jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie, jeśli dostaniemy zapotrzebowanie na jakiś temat, to jesteśmy w stanie zorganizować z fachowcem z danego tematu już takie bardzo profesjonalne warsztaty, które na przykład odpowiadają na pytania, w jaki sposób robić biznes z Chinami, co nie jest ciągle proste w związku z dużymi różnicami kulturowymi. Więc część przedsiębiorców, którzy myślą o tym, żeby współpracować z Chinami, na pewno skorzysta na takich wydarzeniach, żeby móc pojechać tam już przygotowani. Tutaj także mamy taką bazę, dość podobną bazę jak ta nasza uniwersytecka powstaje, natomiast jest to baza ogólnoeuropejska, uzupełniona przez setki osób z całej Europy i poza nią. Przede wszystkim oferta małych i średnich przedsiębiorstw, instytutów badawczych, uczelni oczywiście, dużych firm także czasami. I ta baza ma to taką dość istotną specyfikę, że profile, które są tam wrzucane, nie mogą tam być dłużej bez kontroli niż jeden rok, więc to pewien sposób zapewnia pewną aktualność tego, że jeśli coś tam znajdziemy w tej bazie, to nie będzie to, jeśli zadzwonimy do osoby, która to wrzuciła, to nie będzie to zwykle oferta, która od 3 lat już jest nieważna i firmy już nie ma, bo zwinęła się z rynku na przykład. Czy na przykład jeśli znajdziemy, bo w tej bazie także, co zresztą zaraz pokażę, są oferty czy ogłoszenia jednostek badawczych, które szukają partnerów do projektów badawczych, na przykład realizowanych w ramach Horyzontu. Można tam sobie przeszukiwać tą bazę dowolnie, pod dowolnymi kątami zapytań i jeśli ktoś z Państwa na przykład poszukuje konsorcjum, ponieważ na przykład Horyzont potrzebuje, znaczy jest wymóg Horyzontu, że musi to być konsorcjum międzynarodowe złożone przynajmniej z partnerów z dwóch krajów. W związku z czym, jeśli szukamy konsorcjum w naszym temacie, które już jest ogłoszone i szuka też partnera na przykład z Polski, to mamy szansę tam taką ofertę znaleźć. Często też się ogłaszają ludzie, którzy już mają praktycznie gotowy proposal, a szukają kolejnego partnera albo szukają koordynatora. W związku z czym warto tam zaglądać i być na bieżąco z rekordami, które tam się pojawiają. To jest stan 13 tysięcy wpisanych profili do tej bazy. To jest stan sprzed miesiąca dokładnie, bo ostatni raz aktualizowałem ten wpis miesiąc temu. W związku z czym pewnie trochę wzrosło, zakładam. Więc 13 tysięcy profili, tak jak już wspominałem, aktywny tylko przez jeden rok. Baza jest wyposażona w wyszukiwarkę, która daje możliwość przeszukiwania, czy szukamy czegoś, czy coś oferujemy po krajach, które nas interesują, czy to jest, ma być oferta technologiczna, czy badawcza, czy szukamy partnera do konsorcjum badawczego. Także oferty są tam dokładnie opisane pod względem coli. Na przykład jeśli ktoś już ma jakiś proposal gotowy i szuka partnera i ogłasza się w naszej bazie, to tam można w jego opisie można dokładnie znaleźć do jakiego callu na przykład z Horyzontu i kiedy jest deadline, planują składać taki swój wniosek. Dodatkowo ta baza jeszcze, jeśli się w niej zarejestrujemy i zaznaczymy odpowiednie hasła kluczowe, które nas opisują, no, opisują nasz obszar zainteresowania, to za pomocą automatycznego narzędzia do meczowania profili dostajemy informację, że w naszym sferze zainteresowań pojawiły się jakieś oferty albo zapytania z takich i takich krajów i można sobie wtedy sprawdzić, czy jest to coś, co może nas interesować i możemy dalej temat pociągnąć. No, kolejna aktywność to kojarzenie partnerów, czyli tak naprawdę ta podstawowa działalność, która jest realizowana poprzez te usługi informacyjno-doradcze, poprzez te szkolenia i poprzez bazę chyba najbardziej,
ale także poprzez organizowanie spotkań brokerskich w ramach różnego rodzaju targów branżowych, poprzez organizowanie misji przyjazdowych i wyjazdowych i w najbliższym czasie organizujemy misję przyjazdową razem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości firm brytyjskich z szerokiego zakresu branży spożywczej, farmaceutycznej, środowiskowej. Chemia, środowisko, no dokładnie, przyjeżdża bodajże około 10 firm z Wielkiej Brytanii, które chcą nawiązać kontakty biznesowe w Polsce i my także uczestniczymy w znajdowaniu im partnerów tutaj u nas, którzy mogliby być zainteresowani taką współpracą. To tyle. Mam jeszcze kawałek o instrumencie dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale zakładam, że to już Państwa nie będzie interesowało w ogóle, ponieważ związane jest z MŚP, więc nie będę o tym opowiadał. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam do mnie. Tomek Krawczyk także i Agata Żak z mojego zespołu z sieci Enterprise Europe Network, a także związani z Ośrodkiem Transferu Technologii ciągle, ale mocniej już z The Labem tak naprawdę.